Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena, Maryja, od Twego Syna, Gospodzina, Matko, Ciszy nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego ciała, ściciela, Boże, życzę, usłysz głosy, myśli człowiecze, słysz modlitwę już nosimy, a dać raczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, pożywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Matko, przychodzimy do Ciebie w dniu, w którym wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, którzy w czyśćcu oczyszczają się z wszelkiej zmazy grzechu, upodabniają w miłości do Twojego Syna i do Ciebie, aby już na zawsze być z Wami w niebie. Maryjo, wielu mistyków świętych opowiada o Twoich częstych wizytach składanych duszą w czyśćcu, o tym, że przynosisz im pocieszenie i ulgę w cierpieniu, że Twoje matczyne serce udziela im łask i błogosławieństw. Święci mówią, że Twoje nawiedzanie czyśćca jest wielkim świętem dla tego stanu doczesnej kaźni, kiedy to zawieszane są męki dusz czyśćcowych, które zwą Cię gwiazdą morza. Święci mówią, że to Ty wyprowadzasz duszę z czyśćca do nieba i modlisz się za nie nieustannie. Nie mogłoby być inaczej, Matko nasza, przecież jesteś Matką nas wszystkich i nigdy nie opuszczasz ani nie zaniedbujesz swoich wiernych dzieci, zarówno tych na ziemi, jak i tych w czyśćcu, które przecież najbardziej cierpią oraz potrzebują współczucia, pomocy,
pocieszenia w ich udręce. W związku z powyższym, Matko, dziś nasza miłość do Ciebie, starająca się przeniknąć Twoje święte oblicze, wzmocniona jest miłością do tych, których tak bardzo kochaliśmy, a którzy przekroczyli już bramę śmierci. Opiekuj się nimi, zaprowadź ich do nieba, jeżeli tam jeszcze nie są. Uczyń to ze względu na naszą ofiarną za nich modlitwę, Eucharystię, odpusty, cierpienie. W ten dzień, zwany zadusznym, miłość do naszych bliskich zmarłych sprawiła, że jesteśmy jakby ogarnięci ich twarzami, pochodzącymi z różnych kontekstów, wspólnie z nimi spędzonych chwil. A teraz oblicza tych bliskich składamy w modlitwie przed Tobą, Maryjo, ufając, że w Twoich źrenicach, mówiąc metaforycznie, istnieje każdy z nich jako Twój syn czy córka. Czasem, Matko, pod wpływem pędu życia, ale też, nie bójmy się tak powiedzieć, pokusy demona, tak mocno pogrążamy się w ciągu następujących po sobie dni kalendarzowych, parafrazując słowa papieża Benedykta XVI, wyrażone w encyklice o nadziei chrześcijańskiej Spe Salvi, że zapominamy o momencie zanurzenia się w oceanie nieskończonej miłości, w którym czas przed i potem już nie istnieje. Bywa, że wtedy duchowo ślepniemy i nie potrafimy okazać cierpliwości w cierpieniu, zobaczyć w nim czasu próby, trudnej łaski oczyszczenia w ogniu doświadczeń. A przecież to w piecu utrapienia, jak uczy nas mądrość Syracha, ze stopu dobra i zła, prawdy i kłamstwa, wiary i niewiary, pychy i pokory, posłuszeństwa i nieposłuszeństwa, miłości i nienawiści, stajemy się czystym złotem. To jest upodobnieni do Twojego Syna, dobrze przygotowani na spotkanie spotkań w niebie, którego przecież tak bardzo pragniemy i za którym tak bardzo tęsknimy. Dziwne i zarazem bardzo charakterystyczne dla nas ludzi jest to, że choć każdy z nas pragnie być świętym, to jednak w sytuacji, gdy miłosierna dłoń Stwórcy przeprowadza nas przez ogień doświadczeń, my nie chcemy cierpieć, zapominając, że nie ma świętości bez uprzedzenia jej ogniem doświadczeń i nie ma świętego, który przezeń nie zostałby przeprowadzony. Maryjo, na drodze oczyszczania, czujemy się bezradni jak dzieci. Stąd, jak każde dziecko, potrzebujemy matki, Ciebie, matki doświadczonej w cierpieniu. Ty, jak mało kto, znasz się na tym ogniu bólu. I choć go wcale nie potrzebowałaś, bo byłaś i jesteś czystą świętością, to jednak dobrowolnie przyjęłaś go, stając się naszą współodkupicielką. Ufamy Tobie i do Ciebie się uciekamy, bo dając się wyprowadzić w podążaniu za Jezusem na szczyt cierpienia, nie dałaś się wyprowadzić na szczyt rozpaczy czy nawet szaleństwa, lecz z nadzieją, w cichości i pokorze serca przyjęłaś męczeństwo. Bądź z nami, Maryjo, w bolesnym i zarazem błogosławionym rodzeniu się w nas świętości, byśmy przed tymi narodzinami dla nieba nie uciekali, byśmy nie tylko, że nie zwątpili w Bożą obecność w tyglu przeobrażającego nas cierpienia, ale mieli wiarę, że w naszym bólu jest On szczególnie obecny. Maryjo, bramo niebios, poprzez którą niebiosa tak bardzo konkretnie zeszły na ziemię. Ujrzeliśmy ludzkie oblicze Boga. Zrób wszystko, prosimy, abyśmy nigdy nie zapomnieli i nie stracili z oczu Ojczyzny Niebieskiej,
ostatecznego celu naszego pielgrzymowania tu na ziemi. Ta planeta przemija i troska o tę planetę ma tylko sens ze względu na wieczność. Ta planeta nie jest celem samym sobie. Ta planeta jest środkiem do celu. Dlatego jest tak ważna i trzeba o nią dbać. Maryjo, zrób wszystko, aby nasza ojczyzna Polska nie weszła w kompromis z diabłem, największym wrogiem człowieka i największym kłamcą, kontynuując haniebny proceder zabijania dzieci nienarodzonych. Oddajemy Ci, Maryjo, Kościół w Polsce, nasz pauliński zakon z ojcem generałem Arnoldem Chrapkowskim i przeorem Jasnej Góry ojcem Samuelem Pacholskim. Modlimy się za zmarłych ojców i braci Paulinów, zmarłych konfratrów i dobrodzieju z zakonu Paulinów, naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci słuchaczy i pracowników Radia Jasna Góra i Radia Maryja oraz widzów telewizji Trwam, dusze w czyśćcu cierpiące. Prosimy Cię także, Matko, przytul do swojego serca tych, których droga ziemskiego oczyszczenia przerasta i tracą nadzieję. Składamy w Twoje dłonie, Maryjo, wszystkie intencje złożone w Księdze Apelowej. Prosimy o zdrowie dla Krystyny, Wiesława. Modlimy się w intencji Krzysztofa o uzdrowienie i siły w walce z chorobą nowotworową. Modlimy się, Matko, o pokój, prosząc Ciebie, abyś Ty prosiła Boga, który jest jedynie źródłem pokoju. Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś naszym pokojem, Ty, który zburzyłeś rozdzielający mur wrogość, Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi, Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości, prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas. Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników w Twoim domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia. Włóż nam w usta, a jeszcze wcześniej w nasze myśli słowa, które budują, nie rujnują, leczą, nie zadają ran, pocieszają, nie odbierają nadziei, niosą pokój, nie wywołują agresji. Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii, poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie. Uczyń każdego z nas nowym człowiekiem, a nastanie pokój. Ty, rozpoznany czy nierozpoznany, znajdź drogę do każdego z nas. Wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem i skutecznie nas po nich prowadź. Amen. Rozważmy tajemnicę czwartą światła, przemienienie na górze Tabor. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. W intencji ustania pandemii grzechu, ale też ustania pandemii koronawirusa, odśpiewajmy suplikację. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, zmiłuj się. Od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie.
grzeszni Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ojca Przeora, Ojca Samuela prosimy o błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.